Ubiegły roczny sezon Williamsie spędziłem. Nie był to rewelacyjny sezon dla zespołu. Regulamin się zmienił, dlatego też w pewnym stopniu karty mogły zostać przetasowane i każdy zespół pracował nad swoim nowym bolidem w nowym regulaminie, co niestety nie przetasowało kart za bardzo, jeśli chodzi o Williamsa. Dodatkowo, tak jak wspomniałem wcześniej, mieliśmy sporo problemów na początku sezonu poza prędkością, niezwiązanym z prędkością auta, co niestety opóźniło też pracę nad rozwojem samochodu i automatycznie straciliśmy jeszcze więcej czasu nad rozwiązaniem problemów, a nie nad poprawianiem wydajności samochodu. Dlatego też ta strata, mimo to, że robimy pracę i będą pewne poprawki w najbliższym czasie, to też nie ma gwarancji, że zbliżymy się. Oczywiście taki jest cel i każdy w zespole pracuje, żeby tak się stało, ale żeby to zrobić, to musimy zrobić 3 kroki naprzód, kiedy inni robią 1. Średnio w Formule 1 średnia poprawy bolidu w trakcie sezonu to jest około 2 sekundy, czyli jeśli nie poprawiasz swojego bolidu około 1,1 sekundy na Grand Prix, to tak naprawdę utrzymujesz swoją stratę z początku sezonu. Oczywiście są obiekty, które też tory, które niektóre bolidy lepiej się sprawują, niektóre gorzej, ale niestety na dzień dzisiejszy te wszystkie jakby wariancje i te wszystkie różnice nas za bardzo nie dotyczą, ponieważ nasza strata jest zbyt duża, dlatego też musimy i mamy nadzieję, że będziemy w stanie przywieźć w najbliższym czasie pakiet, który nas zbliży do rywali. Dużo mówimy o minusach w tym sezonie, dużo mówimy o różnych problemach. Chciałem się zapytać, czy są jakieś plusy, czy są takie rzeczy, które zaskoczyły Cię na plus, które możesz wyciągnąć w trakcie tego sezonu, może jeden, może więcej? Sądzę, że w tym wszystkim, w tym słabym starcie i w tych wszystkich problemach zapominamy o jednym plusie. Że mamy Polaków w Formule 1. I to powinno wystarczyć, a później oczywiście każdy, i tak jak kibice, każdy, tak jak ja, każdy członek zespołu w Williamsie, tak jak każdy i pan prezes pewnie też w PKN Orlen, chciałby widzieć nasze bolidy i mnie dużo wyżej. Niestety tak nie było, nie ma też, nie jest powiedziane, że tak nie będzie, ale trzeba się uzbroić w cierpliwość i robić swoje. I tak naprawdę jest to normalne, że zapominamy o plusach, ale myślę, że jeden największy plus tego wszystkiego jest to, że akurat ścigam się w Formule 1. Oczywiście z mojej strony jako kierowcy po 8-letniej przerwie było sporo rzeczy, nad którymi musiałem popracować. Musiałem wrócić do pewnych jakby swoich normalnych kunsztów, które i do swojej pracy, co akurat wiedziałem, że tak będzie i powiem tak, nic co jakby zobaczyłem w Formule 1 po tak długiej przerwie i nie zobaczyłem rzeczy, które by mnie zaskoczyły. Oczywiście, ponieważ startując w dawnych latach, dokładnie wiem, że Formuła 1, jazda na najwyższym poziomie nie jest łatwa i jest to praca nie tylko w bolidzie, ale poza. I na pewno też niektóre rzeczy, chociaż są przysłonięte, zrobiłem dobrze, niektóre rzeczy mogłem zrobić lepiej, a nad niektórymi rzeczami nadal pracuję. Także jakby work in progress, czyli cały czas praca wrze z mojej strony, ale niestety w większości okazjach niestety tej pracy nie widać, ponieważ do tego są potrzebne narzędzia, do tego potrzebna jest też stabilizacja i równe zachowanie, a to niestety nadal nam brakuje.